Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Stożek i walec mają takie same podstawy i równe pola powierzchni bocznych. Wtedy tworząca stożka jest. No i pytanie, w jakiej relacji do wysokości walca? Dobrze. Może narysujmy sobie walec, czyli koło w podstawie dolnej, koło w podstawie górnej i stożek. Tu jest tworząca L, tu jest wysokość H, tu jest promień podstawy. No i teraz tak, co wiemy? Wiemy, że podstawy są takie same, czyli tutaj promienie są takie same. I wiemy, że mamy równe pola powierzchni bocznych. Pole boczne walca to jest obwód podstawy, czyli 2pi r razy h, a pole boczne stożka to jest pi r l, gdzie l to jest tworząca. No to przyrównajmy. 2pi r razy h równa się pi r l. Pi się skraca, promień się skraca. Wychodzi na to, że L to jest 2H, czyli jedna tworząca to są dwie wysokości. Czyli co mamy tutaj, że wysokość jest dwa razy, że tworząca jest dwa razy dłuższa od wysokości walca, czyli zgadza się L równa się 2H, odpowiedź C.